Zakończyliśmy proces dyplomowania naszego studenta, absolwenta, który pięknie spisał się, bardzo ładnie zrealizował wszystkie założone cele pracy. Wykonaliśmy tę pracę wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji i Okręgowym Urzędem Miar, którzy wsparli nas w realizacji wszystkich działań. Nasi pracownicy z laboratorium masy dokonali sprawdzeń, testów, wzorcowań poprzez zastosowanie wzorców odniesienia, bardzo dokładnych. I myślę, że w ten sposób wkładamy cząstkę swojej aktywności, prace i dydaktyczne, i rozwojowe na Politechnice Białostockiej. Pierwszy udany projekt, stanowisko stabilograficzne wykorzystywane przez policjantów podczas szkolenia strzeleckiego, czyli nauczania tych najistotniejszych umiejętności z punktu widzenia bezpieczeństwa każdego policjanta. Jestem świeżo po obronie pracy magisterskiej. Obrona odbyła się na ocenę bardzo dobrą. Praca magisterska polegała na wykonaniu pracy fizycznej, jakiegoś stanowiska, czegoś namacalnego, a nie tylko programu czy jakiejś analizy. To ciekawe zagadnienie, rozwijające i polecam przyszłym dyplomantom wybieranie prac właśnie w takim kierunku, żeby trzeba było coś wykonać, a nie tylko przeliczyć. To też otwiera nowe horyzonty i praca musi być wykonana bardzo dokładnie. Trzeba głębiej poszukać w dokumentacjach, głębiej poszukać wiedzy, w książkach, innych rozwiązań trochę poszukać. To też rozwija człowieka. Cieszę się, że zakończyliśmy proces dyplomowania. Mam nadzieję, że tego typu prace dyplomowe będą rozwijane w naszej uczelni i poprzez to wychowamy kolejne pokolenia młodych meteorologów.